Vaso Toyoty usłyszał, że zapach benzyny w oleju to norma w tych konstrukcjach, ale właśnie to postanowił sprawdzić sam. Jeśli chodzi o styl jazdy, to Lexus służy głównie do codziennych dojazdów do pracy, około 17 km w jedną stronę, przez kilka miejscowości. Tutaj od razu jeszcze jedna adnotacja, ponieważ pierwszy raz prezentuję ten test bibułowy z takim przeznaczeniem. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Na laboratoryjnym stole R2D ląduje kolejna przesyłka, a wraz z nią nowa historia. Tym razem przyjrzymy się tematowi, który do tej pory pojawiał się na kanale sporadycznie, ale wzbudza coraz większe zainteresowanie. Przesyłka zawiera dwie starannie oznaczone próbki, jak zwykle przygotowane zgodnie z przekazanymi wytycznymi. Pierwsza z nich to olej świeży, druga olej przepracowany, który pracował w konkretnym samochodzie w konkretnych warunkach. I właśnie ta historia jest szczególna. Samochód, którego dotyczy dzisiejszy odcinek, to Lexus NX350H z silnikiem 2,5 litra o oznaczeniu A25A FXS. To układ hybrydowy o łącznej mocy 243 koni mechanicznych, a więc mocniejsza konstrukcja niż te, które testowaliśmy wcześniej w Corolli. I właśnie dlatego Grzegorz, inicjator dzisiejszego eksperymentu, zdecydował się na udział w badaniu. Jak napisał, wcześniej jeździł Corollą TS z 2023 roku, w której również zauważył charakterystyczny zapach benzyny w oleju. Teraz postanowił sprawdzić, czy w większej hybrydzie będzie podobnie, jak ten silnik poradzi sobie z eksploatacją oleju 0W16. Badana dziś próbka pochodzi z drugiego interwału. Pierwsza wymiana została przeprowadzona przy przebiegu 4147 km, zaraz po okresie docierania 18 kwietnia. Wtedy silnik został zalany oryginalnym olejem Toyoty 0W16 zakupionym w sprawdzonym sklepie. Druga wymiana miała miejsce 20 sierpnia przy przebiegu 9735 km i to właśnie z tej wymiany pochodzi próbka przepracowanego oleju. Grzegorz zaznacza, że obecnie w silniku pracuje już kolejny olej, Eneos X-Prime 0W16, który również zamierza poddać badaniu po przejechaniu kolejnych 5-6 tysięcy km. Warto też wspomnieć o kilku subiektywnych obserwacjach inicjatora. Jak sam pisze, nie zauważył wyraźnych różnic w pracy silnika po zmianie oleju z Toyoty na Eneos. Jego zdaniem jednostka 2,5-litrowa w Lexusie działa bardziej miękko niż silnik 1.8 w Corolli, ale jak podkreśla, to tylko jego osobiste odczucia. Z drugiej strony są też pewne obawy. Grzegorza niepokoją dość niskie wartości lepkości zadeklarowane przez producenta oleju Eneos. Z tego powodu szczególnie zależy mu na porównaniu tych dwóch olejów, oryginalnego Toyoty i Eneos X-Prime, pod kątem degradacji w czasie eksploatacji. Vaso Toyoty usłyszał, że zapach benzyny w oleju to norma w tych konstrukcjach, ale właśnie to postanowił sprawdzić sam. Jeśli chodzi o styl jazdy, to Lexus służy głównie do codziennych dojazdów do pracy, około 17 km w jedną stronę, przez kilka miejscowości. Dodatkowo raz na 2-3 miesiące samochód pokonuje dłuższą trasę, około 900 km autostradą. Średnia prędkość z całego miesiąca według wskazań komputera pokładowego to zazwyczaj 50 do 60 km na godzinę. W kolejnych częściach odcinka zobaczycie wyniki laboratoryjne dla oleju Toyoty 0W16 po przejechaniu niespełna 5600 km. Porównamy je z innymi testami, w których pojawił się olej w tej samej klasie lepkościowej, dwa oleje Toyoty oraz dwa Motula. Zapraszam do dalszego oglądania. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, przeobecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka.
No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie. Dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy, jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. W tle podczerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 31,6 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 194. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Zgodność na całkiem akceptowalnym poziomie. Różnica jest na poziomie 3% w niższej temperaturze oraz 1% w wyższej temperaturze. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 25 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 5,8 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 184. Liczymy zmiany procentowe. W wyniku eksploatacji następuje spadek lepkości tego oleju o 20% w niższej temperaturze oraz o 17% w 100 stopniach Celsjusza, czyli dość mocna redukcja lepkości, jeszcze większa zmiana lepkości niż w Corolli prezentowanej w odcinkach numer 26 i 71. Co ciekawe, wyniki na zielono to odcinki, w których był motul 0W16 i co ważne do podkreślenia, przebieg w tych dwóch odcinkach to odpowiednio 14 i 11 tysięcy km, czyli dużo więcej niż 5 tysięcy z hakiem w pozostałych trzech testach. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu wewnętrznego R2D w opcji z trzema bibułami oraz test ID od MCU. Tutaj jedna adnotacja. Jedna z tych trzech bibuł R2D jest dedykowana pod weryfikację paliwa, jeśli pojawi się charakterystyczna morska poświata. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test, kilka zdjęć po określonym czasie oraz raport z testu MCU. Jakie wnioski? Najpierw raport z MCU. Tutaj mamy następujące noty: 3 razy trójki oraz raz dwójka, czyli bardzo dobry wynik. W komentarzu mamy coś takiego: proces spalania i stan oleju są prawidłowe, co sugeruje, że silnik jest stosunkowo nowy lub był dobrze utrzymany. Wynik testu potwierdza dobrą kondycję silnika. Przechodzimy do wyników testów wewnętrznych R2D. Dwa pierwsze testy potwierdzają wysoką jakość oleju, brak sygnałów o czymś niepokojącym. Być może tutaj, na tym teście, można zastanawiać się nad tym bardzo szerokim, przezroczystym zewnętrznym okręgiem, czy to nie jest pochodna paliwa w oleju. Natomiast na tym teście, który jest dedykowany pod paliwo w oleju, widzimy charakterystyczną morską poświatę. Na teście kontrolnym, gdy aplikuję na bibułę krople czystej benzyny, wychodzi dokładnie taka sama reakcja. Bazując zatem na tym teście bibułowym oraz zmianach lepkościowych tego oleju, wniosek o zanieczyszczeniu paliwem jest dość prawdopodobny. Tutaj od razu jeszcze jedna adnotacja, ponieważ pierwszy raz prezentuję ten test bibułowy z takim przeznaczeniem. Taka niebiesko-zielona poświata w odcieniach morskiego lub turkusowego na krawędzi plamy olejowej może być przede wszystkim wskazówką obecności lekkich frakcji paliwa w oleju,
Szczególnie nieprzepalone lub świeże paliwo benzynowe ma dużo niższą lepkość i większą lotność niż olej, dlatego rozchodzi się szybciej w chromatografii bibułowej i może tworzyć właśnie taką morską poświatę na obrzeżach. Natomiast zrobiłem już kilka takich testów i mam pewne obserwacje, że w próbkach, w których odnotowano mocną redukcję lepkości, niekoniecznie zawsze pojawia się taka reakcja na bibule. Pytanie, dlaczego tak jest? Przypuszczam, że przyczyny mogą być różne, przechodzą mi do głowy następujące. Różne warunki spalania paliwa w silniku, paliwo może ulec częściowemu przepaleniu i nie pozostawiać tych samych lotnych składników co paliwo surowe. Olej może zawierać już tylko pozostałości po paliwie, które nie dają tego efektu wizualnego. Druga opcja, różnice w składzie paliwa. E5 versus E10, sezonowe, benzyna letnia, zimowa, etanolowe domieszki, inne zmienne składniki paliwa mogą mieć różne właściwości dyfuzyjne i kolorystyczne, nie każda mieszanka da poświatę. W podczerwieni zresztą jest analogicznie, przebieg pas w widmie podczerwonym w różnych próbkach może być totalnie odmienny. Potwierdza to tylko, że obecność paliwa w oleju może objawiać się na wiele sposobów, zależnych m.in. od jego ilości, stopnia przepalenia czy interakcji z dodatkami. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego, następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni następujące wnioski: okolice 800 na widmie, dość mocne sygnały o paliwie w oleju, plus w kilku innych miejscach, np. pole powierzchni 3 do 300 może o tym również świadczyć. Widać również sygnały o zanieczyszczeniach tego oleju, natomiast zdecydowana większość parametrów jest w normie i mamy je na zielono podświetlone. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 84%, czyli jest jeszcze trochę zapasu, natomiast bazując na pojedynczych testach, np. test lepkościowy, otrzymujemy dość wyraźny sygnał, że wymiana oleju mogłaby zostać przeprowadzona trochę wcześniej. I na końcu drobna refleksja. Choć taki poziom rozcieńczenia nie musi od razu zagrażać silnikowi, to może wpływać na pogorszenie ochrony przed zużyciem, zwłaszcza w fazie rozruchu i przy wyższych obciążeniach. Gdybyśmy wykonali testy tribologiczne, prawdopodobnie wykazałyby one gorsze właściwości smarne takiej mieszanki. Mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości pojawi się taka okazja, żeby to sprawdzić. Dzisiejszy test to przykład, że nawet w nowym aucie hybrydowym warto rozważyć częstszą wymianę oleju, zwłaszcza przy jeździe miejskiej i częstych rozruchach. Jeśli chodzi o teorię, to w dłuższej perspektywie taka obniżona lepkość zmniejsza grubość filmu olejowego, może prowadzić do wzrostu tarcia i zużycia, zwłaszcza w fazie rozruchu i przy wyższych temperaturach, pogarsza działanie dodatków przeciwzużyciowych, niektóre aktywują się przy określonej lepkości i temperaturze. Zatem jeszcze raz, otrzymany spadek lepkości może budzić niepokój, choć nie musi od razu oznaczać ryzyka uszkodzenia silnika. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!